Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Czy macie też problem z szukaniem w second handach, a bardzo chcielibyście zacząć? Nic trudnego, przed Wami królowa second handów, która buszuje od 15 lat i dzisiaj królowa przedstawi Wam 5 zasad, łatwych zasad, dzięki którym każdy z Was będzie potrafił znaleźć coś dla siebie w second handzie. Zaczynamy! Zanim zabiorę Was do jednego z największych oddziałów u mnie w okolicy sklepu Biga Styl, opowiemy sobie o pierwszej zasadzie i jest to nasz cel. Zanim wybierzecie się do second handu, polecam Wam zrobić mały research, czy w internecie, czy w gazetach. Jak wiecie, jestem starej daty, więc ja lubię czasami kupić sobie gazetę i zobaczyć, co w trawie piszczy. Musicie się zastanowić, czego tak naprawdę poszukujecie. Uwierzcie mi, że jeśli pójdziecie do Szmateksu z zamysłem kupienia czegokolwiek, to wyjdziecie z niczym. Szczególnie w tych dużych oddziałach macie tych rzeczy tak dużo, że po pierwsze pół godzinie, jak nic nie znajdziecie, to się po prostu zniechęcicie i wyjdziecie, albo będziecie przeglądać wieszaki po prostu trochę tu, trochę tam i nic ostatecznie nie znajdziecie. Jak robię to ja? Ja robię research. Przeglądam trendy, zastanawiam się, czego w mojej garderobie mi brakuje, czego w stylizacji mogłabym użyć, czego nie mam w swojej garderobie. Zapisuję sobie wszystko w moim kajeciku albo na telefonie. Pomocna może się także okazać aplikacja Pinterest. Jeśli nie znacie, polecam, warto sobie ją zainstalować. Tam znajdziecie mnóstwo inspiracji, ale także możecie tworzyć swoje tablice. Na przykład ja na takim Pinterestie tworzę sobie tablice do kupienia w second handzie albo do znalezienia w second handzie. Wybierając się do sklepu, macie konkretny cel, wiecie, czego szukacie. A jaki jest mój cel w dzisiejszym odcinku? Ja chciałabym kupić na wiosnę 2021 nową sukienkę, najlepiej w modny print, czyli w print kwiatowy albo print zwierzęcy. Zabieram Was teraz do największego oddziału w mojej okolicy, czyli Biga Styl Będzin. Chodźcie! Druga bardzo ważna zasada, jeśli wybieracie się do second handu, to kategorie. W Biga Styl chociażby mamy podzielone wszystko na rodzaje. Akurat jesteśmy na sukienkach. W moim przypadku, tak jak widzieliście w researchu, przede wszystkim stawiam na trendy wiosenne i zaczniemy od trendów w sukienkach, czyli printy zwierzęce, printy kwiatowe. Mam ochotę na jakąś taką mega kwiatową nową sukienkę, więc zobaczmy, co uda nam się znaleźć. Zakładam, że większość z Was miała przynajmniej raz w życiu taki problem, że wybrała się do pewnego second handu i tych rzeczy było po prostu za dużo albo były właśnie bez kategorii. Ja nawet osobiście po 15 latach poszukiwań po second handach i po prostu gdzie ja bywam miesięcznie bardzo często w tego typu sklepach, często też mi się zdarza, że wchodzę do nowego miejsca, widzę, że jest tego za dużo, że jest chaos i po prostu zniechęcona wychodzę, więc warto sobie ustalić też swoje ulubione second handy. Tutaj w Biga Styl macie jasno określone kategorie i wiecie, od czego możecie zacząć. Na początku tego odcinka wspominałam Wam, że będę rozglądać się przede wszystkim za printami modnymi na sezon wiosenny. Są to głównie kwiaty, printy zwierzęce. Znalazłam fajną sukienkę w przepięknej kolorystyce, pasująca do typu mojej urody zima. Myślę, że fajnie będzie ją ograć paskiem, ale o dodatkach pogadamy za chwilę. Natomiast teraz porozmawiamy sobie o trzeciej zasadzie, czyli o czasie. Wybierając się do second handu, musicie sobie zaplanować ten dzień i mieć sporo czasu. Nie jesteście w stanie przejrzeć wszystkich rzeczy, które znajdują się w sklepie, tym bardziej jeśli jesteście w oddziale dość dużym, tak jak chociażby tutaj Biga Będzin. Jeśli szukacie danej rzeczy z danej kategorii, tak jak ja, przewijacie po prostu wieszak po wieszaku. I przykładowo, jeśli szukacie kopertowej sukienki, to faktycznie musicie zabrać się za to porządnie i po prostu wieszak po wieszaku przewijać. Natomiast jeśli nie macie aż tyle na to czasu, a szukacie konkretnego trendu, tak jak ja, print kwiatowy czy print panterkowy, łatwiej jest Wam wykluczyć pewną część sukienek, które są jednokolorowe i sięgać tylko po te, które mają na sobie printy, jak chociażby tutaj ta sukienka w kwiaty.
Czas to nie tylko powolne przewijanie wieszaków i sprawdzanie poszczególnych rzeczy, ale także musicie się uzbroić w cierpliwość. Idąc do second handu, macie w głowie pewną rzecz, którą chcecie kupić i nie do końca potraficie ją znaleźć. Czasami okazuje się, że dopiero po latach w second handzie znajdujemy tą topową rzecz, ale na swoim przykładzie pokażę Wam, jak działa to u mnie. Mam gdzieś w głowie upatrzony pewien produkt, załóżmy płaszcz w panterkę. Udaje mi się go znaleźć, ale nie do końca jest jeszcze to, co chciałabym uzyskać ostatecznie. Jest fajny, jest tani, zabieram go do domu, stylizuję, bawię się nim i sprawdzam, czy do wielu moich stylizacji pasuje. Ostatecznie po kilku sezonach albo nawet po kilku latach znajduję ten płaszcz, który szukałam, o idealnym kroju, o idealnej kolorystyce i ostatecznie mam ten swój wymarzony produkt w takich... Podczas takich zakupów w second handzie warto się jest pomimo wszystko skusić ze względu na cenę i na próbę wystylizowania tego w domu. Ja tak często robię i też Wam to polecam. Są takie rzeczy, których nie kupimy bez mierzenia i takim przykładem są chociażby spodnie. Warto jest znać swój dokładny rozmiar albo, taki mój protip, nosić ze sobą metr. Każda z nas powinna znać swoje wymiary w takich miejscach jak szerokość pod pachą, talia, biodra czy długość naszej nogawki. Metr będzie pomocny w zakupie spodni, jeśli nie macie czasu ich mierzyć. Natomiast my sobie porozmawiamy o czymś zupełnie innym, ponieważ większość produktów można kupować bez mierzenia. Ja już znam swoją sylwetkę na tyle dobrze, że patrząc na pewną rzecz mniej więcej wiem, czy będzie ona pasować, czy nie. Natomiast wiem, że większość z Was ma z tym problem, więc jeśli nie wiecie do końca, to oczywiście mierzcie. Natomiast teraz porozmawiamy sobie o czwartym triku na poszukiwania w second handzie, czyli właśnie o rozmiarze. Przede wszystkim nie sugerujcie się nim na metce. MK w Stanach Zjednoczonych nie będzie tą samą M-ką w Azji. Zupełnie różne kultury, zupełnie różne sylwetki i zupełnie różne rozmiarówki. Ja chociażby noszę ubrania z second handów od XS do XL, także jeśli coś Wam się podoba i myślicie, że dacie radę to wystylizować, to zabierzcie to koniecznie ze sobą do przymierzalni albo kupcie i pobawcie się stylizacją w domu. Ale o tym, jak stylizować na przykład za duże produkty, porozmawiamy sobie za chwilę. I jeszcze raz przypominam, za dużo rzeczy nie zabierajcie sobie do przymierzalni. To taki dodatkowy trik, ponieważ uwierzcie mi, że po prostu jak zaczniecie mierzyć te wszystkie bluzki, te wszystkie spodnie, sukienki, to w połowie się znudzicie, zniechęcicie się i w ogóle już stwierdzicie, że w żadnej tej rzeczy nie wyglądacie dobrze i po prostu wyjdziecie z niczym. To taka dodatkowa wskazówka. Na początku filmu wspominałam Wam, że przede wszystkim najważniejszy jest cel naszych odwiedzin w second handzie. Ja postanowiłam znaleźć printy, głównie na sukienkach, ale także lubię zerknąć na dział marynarek. I tym oto sposobem znalazłam bardzo ciekawą marynarkę w print zwierzęcy. Marynarka to topowy trend na wiosnę, print zwierzęcy topowy trend na wiosnę. Do tego zaznaczona linia talii i jesteśmy ekstremalnie modni. Cztery triki za nami, mamy już wybrane gorące trendy, znalazłam sukienki w kwiatowe printy, w zwierzęce printy, marynarki, a teraz czegoś nam jeszcze brakuje w tym dzisiejszym researchu i są to dodatki. Chodźcie, zabieram Was na ten dział. Posłużę się jeszcze raz tą sukienką. W ogóle nie zwróciłam uwagi na jej rozmiar, ale już na oko widzę, że będzie na mnie trochę oversize. Bardzo mi się podoba, jest w fantastycznej cenie, chcę ją zabrać ze sobą do domu, więc muszę ją jakoś odratować. Polecam Wam zawsze w takiej sytuacji zajrzeć na dział dodatków. Jesteśmy na paskach i sprawdźmy, który z pasków, czy znajdzie się pasek, który będzie mi fajnie pasował do tej sukienki. Zaznaczy mi linię talii, topowy trend na wiosnę 2021 i odratuję tą piękną kreację. Kolejnym absolutnym must have do odwiedzenia w second handzie są
torebki. Często tutaj się kryją jakieś markowe perełki. Warto jest się rozejrzeć i zobaczyć, czy uda nam się znaleźć coś markowego. A jeśli nie markowego, to może coś do naszej wybranej stylizacji. Tutaj znalazłam torebkę, którą prywatnie posiadam. Mam wersję szarą. Też kupiłam właśnie w Bigastyle. Tutaj mamy czarną wersję z piórkami. Jest to kolejny gorący trend na wiosnę, ponieważ wiosną nosimy dodatki opierzone. Fajna, 20 zł. Może niekoniecznie do tej stylizacji, ale na pewno do wielu moich w domu. Diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli szukacie jakiegoś takiego smaczku do waszej stylizacji, koniecznie zajrzyjcie do Bigastyle, ponieważ mamy tu ogromny wybór biżuterii. Ja osobiście uważam, że stylizacja dopiero nabiera charakteru po dodaniu biżuterii, czy właśnie paska odpowiedniej torebki, a także butów, do których za chwilę przejdziemy. Ostatnim przystankiem w naszych odwiedzinach są oczywiście buty, moja absolutna słabość i za każdym razem zwracam uwagę na buty w Bigastyle. Teraz szukamy czegoś do naszej sukienki w kwiaty. Mamy już pasek, mamy już biżuterię, mamy już torebkę, pora na buty. Wiosenne sukienki, top trendy, wybrane dodatki, odpowiednio dopasowane teraz do kasy i zabieram Was do domu, gdzie wystylizujemy sobie wszystko to, co kupiłam. Okej, przenieśliśmy się do domu, żeby było nam wygodniej i pokażę Wam, co wybrałam w Bigastyle Benzin. Mam tu ze sobą moją siatkę obrandowaną. Jak już dobrze wiecie, w tym odcinku przede wszystkim chciałam znaleźć sukienki w modny print kwiatowy, jak i w print zwierzęcy. I udało się. Już Wam pokazuję, wyciągnę sobie wszystko z worka. Jedną z tych sukienek mieliście okazję oglądać podczas trwania nagrywek w sklepie Biga, natomiast ja zacznę od sukienki, która rzuciła mi się jako pierwsza w oczy i jest to żółta, przepiękna, przepiękna sukienka wykończona falbankami zarówno na rękawach, jak i na dole. O. W żółtym kolorze, w taką nieoczywistą panterkę. Jeśli chodzi o print pantery, to ja bardzo lubię wybierać albo taką klasyczną, nietandetną, albo bardzo oryginalną, taką niespotykaną i uważam, że ta sukienka ma coś w sobie, ma fajny charakter. Poza tym żółty kolor to topowy kolor na wiosnę 2021 plus modny print. Genialne połączenie. A jeśli chodzi o moją propozycję stylizacji, to postanowiłam ją ubrać w nieco paryskim stylu. Dobrałam do niej beret, doczepiłam do beretu moją spinkę do włosów z napisem Amour, żeby nawiązać bardziej do paryskiego stylu. Do tego czarne rajstopy, ponieważ jeszcze ta wiosna nie jest za ciepła, więc stylizacje są jeszcze takie łamane. Do tego na zasadach kontrastu fioletowe okulary, jedne z moich ulubionych i oczywiście botki za kolano. Można by było dobrać do tego jeszcze dodatkowo pasek, żeby podkreślić ekstra talię, to też jest gorący trend, ale mamy tutaj model zakładany, więc już ta talia jest mocno widoczna, więc nie chciałam zaburzać proporcji i ostatecznie zrezygnowałam z paska. I to moja propozycja wystylizowania pierwszej rzeczy, którą kupiłam w Biga Benzin. Można powiedzieć, że te zakupy były bogate w znaleziska panterkowe. Kolejną sukienkę, którą udało mi się zakupić, to mocno oversize'owa, klasyczna panterka odcinana pod biustem. I tutaj na chwilę się przy tym zatrzymamy, ponieważ można powiedzieć, że to wyprzedza nieco trendy. Jesienią wraca moda na sukienki typu Empire, czyli właśnie sukienki odcinane pod biustem. Już w niejednym odcinku o tym wspominałam. Ma to swoje korzenie w antyku, natomiast było to bardzo modne w wieku XVIII, szczególnie we Francji i ta moda wraca do nas jesienią tego roku. Jak widzicie, krój jest bardzo oversize'owy, więc to jest sukienka pod tytułem Wyzwanie, ale ja bardzo lubię takie wyzwania. Jeśli chodzi o stylizację, to postanowiłam ją połączyć z golfem pod spód. Tak jak mówiłam przed chwilką, wiosna jeszcze nie jest taka ciepła, więc musimy troszeczkę przełamywać tę stylizację. Do tego ponownie czarne kryjące rajstopy, bo
łopotki, sięga z wysoką cholewką, żeby wysmuklić fajnie nogę. Mogłyby tutaj być też takie kozaki, które miałam w poprzedniej stylizacji, też by fajnie to pasowało. No i talia. Dla zaznaczenia linii talii postanowiłam dobrać czarny skórzany pasek ze złotym wykończeniem, do tego dodatkowo złoty łańcuch, który jest też bardzo modnym takim trikiem, trendem. Fajnie jest połączyć taki złoty łańcuch z paskiem i nadać charakteru stylizacji. I oczywiście moje ostatnio jedne z ulubionych kolczyków ever, czyli klipsy. Do tego złote klipsy. Czegoś mi brakowało, jak dobrze już wiecie, ja bardzo lubię nakrycia głowy, więc w tej stylizacji postanowiłam dołączyć także oficerski kaszkiet. I to była propozycja mojej drugiej stylizacji przy użyciu produktów z Biga Benzi. Kolejna sukienka już dobrze Wam znana, oczywiście musiałam z nią wyjść, przede wszystkim dlatego, że nie mam w swojej kolekcji sukienki w niebieskim kolorze, mam w błękitnym. Natomiast ten taki kolor kobaltowy to jest w ogóle mój kolor, kolor dla typu urody zima. W ogóle nie wspominałam o cenach tych sukienek. Ta kosztowała 20 zł, wcześniejsza 18, a pierwsza sukienka 26 zł, więc w fajnym budżecie możecie znaleźć naprawdę fajne sukienki. Jak widzicie, ta sukienka jest wykończona kwiatami, mamy tutaj odcienie pomarańczowe. Sukienka ponownie jest dość oversize, więc oczywiście z założenia, już w sklepie o tym mówiłam, będzie ona stylizowana przeze mnie z paskiem. A jeśli chodzi o dzisiejszy outfit przy użyciu tej sukienki, postanowiłam przynajmniej jedną dzisiaj zrobić już taką mocno wiosenną, a nawet letnią stylizację, żeby nie zostawiać Was z niczym. Połączyłam ją z pomarańczowym szalikiem, który zawiązałam sobie na głowie jako turban. Ten szalik także oczywiście jest z Biga Style. Do tego postanowiłam dobrać mocno letnie obuwie, no wiosenno-letnie, czyli białe Adidasy, gołe nogi i oczywiście dla podkreślenia talii nie mogłoby być inaczej. Musiał się ponownie pojawić pasek zaznaczający moją linię talii, co oczywiście, tak jak powtarzam, zawsze jest to także gorący trend. I jeśli chodzi o jeszcze taki mały akcencik, taka wisienka na torcie, to pomarańczowe kolczyki w kształcie kwiatów, które przepięknie pasują do kwiatów umiejscowionych na sukience. I to była moja trzecia propozycja stylizacji przy użyciu produktu z Biga Style. A jeśli ciekawi Was, co jeszcze można znaleźć w Biga Style, koniecznie kliknijcie w ten odcinek tutaj na dole strony, ponieważ w tym odcinku tutaj znalazłam markowy produkt, nowy markowy produkt, który także dzisiaj pokazywałam w stylizacji, więc koniecznie przejdźcie do tego filmu i sprawdźcie, co to było. To wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. Do zobaczenia wkrótce. Hej!